Witam wszystkich. Agent podkreśnik X007 z tej strony. Nasze ciąg Windowsa 9.8. Zaczynamy od testów. Jakby to powiedzieć, syntetycznych. Na szybkie włączenie DiskMark. Program do testowania dysku twardego. Jak wszystko dobrze pójdzie, powinien się włączyć i nie zawiesić. Oczywiście on chwilę trwa, więc pokażę Wam tylko pierwszy test. Zrobię pauzę i sam przelecę już resztę testu i potem tylko pokażę Wam wynik. Ok, 84,5 MB. To jest pierwszy. Oczywiście trzykrotnie testuję. No teraz 84,7. I za trzecim razem 3,5. To jest najwyższy wynik z trzech. Dobra, teraz będzie jechał dalej sekwencyjny zapis, więc to już zrobię pauzę i do zobaczenia za sekundkę. No, to na razie tyle, ile dało się zrobić. Jak klikam na 4K 32 na głębia 32, to od razu głębokość kolejki wywala błąd. Więc niestety tego ostatniego nie zrobię, ale sekwencyjny odczyt 84,7 MB na sekundę, zapis 77,6 w przybliżeniu, 512 KB strap 38,6, 61,24 zapis, 4K, czyli 4 KB próbka jakby. 512 KB próbka i 4 KB próbka. 0,6 MB na sekundę. Tutaj macie IOPSy jeszcze. Nie wiem, czy będzie je widać. A, powinno być ok. I 1 MB w zapisie. Tutaj nic więcej nie będzie. Ok, i to jest test w DiskMarku 3.0.4. Więc bardzo starej wersji. Tutaj nie wykrywa też partycji, ponieważ nie jest przystosowany do pracy na Windowsie 9.8 aż tak dobrze, jak myślałem. Ok, to mamy załatwione. Następnie mamy AID. Jest to oczywiście jej najnowsza wersja. Jak widać. Ok, a zatem tak, przetaktowanie zaczniemy od tego. 3,33 GHz. 14%. Tutaj płyta zaniża, nic nie zrobię. Musiałbym ręcznie ustawić, tylko że jak to ruszę, to prawdopodobnie może się kontroler zacząć buntować. Tak to już jest niestety. Pełna nazwa płyty głównej, ASRock 775 Dual VSTA. Pracuje na pamięci CellShock CS222 1550. Ustawione timingi to 3225 z Command Rate 2. Najnowszy oficjalny BIOS wgrany. No i tutaj NV40U, czyli 6800 Ultra, karta graficzna. Czujnik, jak widać, wykrywa ładnie wszystkie temperatury i napięcia, jeżeli kogoś to interesuje. Tak jak wspomniałem, jest to Core 2 Extreme X6800, jego parametry, obsługiwane instrukcje. Oczywiście tutaj nie działa
Speedstep oraz C1E. To jest za stary Windows, który tego po prostu nie ogarnia. Płyta główna. Jak widać, przepustowość jest identyczna, jak chodzi o FSB oraz pamięć RAM. Dokładne ustawienia pamięci RAM, jak chodzi o timingi. Oczywiście pracują w dual channel, jeżeli ktoś miał wątpliwości. Jest włączony fast write oraz side band addressing, to jest dodatkowe funkcje w porcie AGP, które nie zawsze są obsługiwane. Tutaj muszę to dodać. A tutaj wiadomo BIOS, jak chodzi o wersję. Procesor graficzny, jeżeli kogoś interesują dokładne parametry. Obsługiwane OpenGL 2.0. A jak uruchomię... Okej, niech ci będzie. DXDiag. No rany, ale szuka tych sterowników. No ja to wiem. Core2 Extreme 1150 MB, DirectX 9.0C. Testuj moduł DirectDraw. Ok. Jak widać, test wykonany pomyślnie. Tak, były widoczne. Dzyn, dzyn, dzyn. Coś mu nie idzie, ale był odbijający się kwadrat. Teraz tryb pełnoekranowy. A tutaj już ładnie działa. No pewnie przez to, że szukał. No teraz będzie fajna rzecz. Czegoś takiego nie ma na Windowsie 10. Tak, było wirujące logo DirectX widoczne. Będzie się pewnie u Was ciąć, ponieważ to jest tylko 30-klatkowy film. Jak będziecie chcieli, mogę zrobić wersję 60-klatkową też. Jeżeli tak bardzo się Wam on podoba. Taki wygaszacz ekranu byłby zarąbisty. Dobra. Tak, był widoczny. AudioGuide 2 ZS, jak tutaj wspomniałem już. Dobra. Teraz może przejdźmy do testów. Chociaż jeszcze jedna rzecz może będzie dobra. Tak. Jak widać, tutaj EAX, rozszerzenia dźwięku są nieemulowane, tylko są normalne do wersji 4.0. Taka karta dźwiękowa to skarb. Tutaj nie odczytuje danych z dysku twardego, niestety. Za głupi sterownik. DX9C, jak widać, jest. I większość nawet opcji tutaj obsługuje, co ciekawe. No tutaj to samo, co było przed chwilą widoczne. No i przejdźmy do testów. Odczyt z pamięci. MB. Trochę rozszerzę. Dobra.
Następnie mamy zapis. $5021. Kopia. $5658. I czas oczekiwania. –81.9 nanosekundy. Testy procesora zrobię bez kamery i potem tylko szybko przelecę przez nie. I tutaj tylko muszę zaznaczyć, że należy pamiętać, iż ten procesor nie działa z dwoma rdzeniami. To jest tylko jeden rdzeń, ponieważ Windows 9.8 nie potrafi ogarnąć czegoś takiego jak dwa rdzenie. No więc jednordzeniowy procesor Core 2 Extreme podkręcony do 3,33 GHz. Myślę, że sobie całkiem nieźle radzi, jak na sam jeden rdzeń. PhotoWorks 2381 pikseli. Oczywiście procesory Core 2 Duo, czyli te, które tutaj, na których bazuje ten model, posiadają 4 MB współdzielnej pamięci dodatkowej, drugiego poziomu, pamięci podręcznej. I przez to, że jeden rdzeń nie działa, nie oznacza to, że pamięć jest niedostępna. Pełne 4 MB są dostępne dla tego jednego rdzenia, co działa. Tutaj był błąd, niestety nie udało się w ogóle przeprowadzić tego testu z jakiegoś powodu. Mogę to jeszcze zrobić przy kamerze. Może się uda. Nie. Nadal wywala 0. Nie chodzi o system operacyjny, który nie ma odpowiednio nowych sterowników albo coś tego typu. Plików wykonawczych, może tak. Dobra. 1976 punktów w juli albo w juli, jak kto woli. Mandel. No, na poziomie dwudzeniowych procesorów, więc jak nieźle. No i ostatni Cine Julia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pamięcią podręczną pierwszego i drugiego poziomu, to specjalnie dla nich test w Cache and Memory Benchmark. A jest, dobra. Już myślałem, że karta graficzna się zawiesiła, albo jest sterownik. No, to jest raczej normalne, jak tutaj jest tylko jeden rdzeń, że takie rzeczy się mogą dziać. No, tutaj nawet lepiej wyszło niż myślałem. Oryginalnie miałem wynik 81.9 nanosekundy, jak chodzi o czas dostępu. Teraz wyszedł 80.8, trochę lepiej.
Oj, coś mu nie idzie z mierzenie wydajności pamięci podręcznej drugiego poziomu. Ma być ona wolniejsza od pamięci głównej. No ciekawe. Okej. Te wyniki są raczej błędne, ale trzeba je przyjąć jakimś cudem, bo bez przyczyny tak nie zrobiły się. No dobra, zapiszemy. Ok, i to mamy za sobą. Teraz tak. Listmark zrobiłem, Alidę zrobiłem. Może na szybko pokażę jeszcze CPU-Z. Wszystkie dane. No i używam wersji 1.57, najnowszej, jaka działa z Windowsem 9.8 SE. No i jeden rdzeń, jeden wątek, 4 MB pamięci. I są oczywiście aktywne rozszerzenia wirtualizacji VTX. Dobra. A zatem przejdźmy dalej.